Po raz pierwszy miały konie te biegać we Wrocławiu, ale tam meeting został odwołany. Zatem witamy Łusaki na torze Służewiec. 400 metrów jest przesunięty kanał do środka, zatem troszkę się ten dystans wydłuża. To znaczy dobrze się wydłuża dystans, nie? 2400 metrów. No i właśnie to czynią. Galafon przy wewnętrznej ruszy, obok niego Joker Baltic i pozostałe konie. I uwaga, konie rysują. Ładnie Galafon złapał start, ale tam poszedł mocno Joker Baltic do przodu i on objął prowadzenie. Ostatnie jest Yamaha Pro i konie wchodzą w pierwszy zakład. Tam w czołówce dobrze kursuje również Jablonka. A jeszcze ponad 500 metrów. Cała prosta przed nimi, że zero ma lekką przewagę, ale tam myślę, że Hejwal będzie kontratakował. O, tam jest już galopiarz kolejny. To galopuje Joker Barty. Że zero będzie polem próbował jeszcze się zbliżyć do niego Hejwal, ale że zero ma przewagę. Tutaj Władysław Pandel energicznie pracuje i utrzymuje tę przewagę. Tam dobrze jeszcze Jablonka. Jeszcze dobrze finiszuje Yamaha Pro, tam się dzieje cały czas w stawce przetasowania. Ale że zero nie powinien przegrać tego wyścigu. Ma zdecydowaną przewagę i wygrywa ten wyścig. Tutaj o drugie miejsce walczy Hejwal z finiszującą Yamaha Pro. No Yamaha Pro wysunie się na drugie miejsce przed samym celownikiem. Trzeci będzie Hejwal, czwarta Jablonka, piąty Galopon. I tutaj blisko jeszcze był Joker Baltic. No to też pewnie tutaj jakieś dyskwalifikacje w tym wyścigu. Po drugiej stronie znowu kawałek starta towarzyszy Służewiec, no i zwycięstwo przypadło ze zero trenowanego i pomożonego przez Joshua Pandela. Władek, fantastyczny sezon dla Ciebie i jako trener, jako prowadzący. Jesteś na prowadzenie tej klasyfikacji. Powiedz, jak dzisiaj odebrałeś ten wyścig ze zera? No, spokojnie. Zakaz był, ale zazwyczaj na tym koniu jeździł basen. Nie musiałeś wycofać tubelek w górę. Oczywiście się nie będę się obawiał, że wyścig może z nimi zawsze teraz świetnie, ale wyścig jak aż tak dobrze nie poznałeś jak razy. Problem tylko jest tylko nie na starcie, a później to już to jest. Czyli co, kolejne starty, jak będzie sobie alkansy w Wrocławiu? Cały rok idzie. Trzeba być na radosy, że przodu,